Rozmowa niezależna, Krzysztof Rak, witam serdecznie Państwa. Przed zbliżającym się szczytem NATO w Chicago naszym gościem będzie pan Tomasz Szatkowski, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Zacznijmy od amerykańskiej doktryny bezpieczeństwa, ona ostatnio się zmieniła. Ta doktryna, od tej doktryny uzależniona jest polska doktryna bezpieczeństwa, a więc obronność Polski. Na czym polegają zmiany w amerykańskiej doktrynie bezpieczeństwa? Tak, rzeczywiście. W ostatnim czasie prezydent Obama wydał takie strategiczne wskazówki dla polityki obronnej Stanów Zjednoczonych, w których najbardziej taką charakterystyczną, rzucającą się w oczy zmianą jest tak zwany pivot amerykańskiej uwagi w stronę Azji Południowo-Wschodniej. I wiąże się to także z innym podejściem do budowy zdolności obronnych. Czyli pozwoli pan, że ja to przełożę. Czyli dla Amerykanów coraz bardziej, czy ważniejsza strategicznie okazuje się być obszar Pacyfiku, aniżeli ten obszar euroatlantycki, a więc obszar, na którym my jesteśmy. Tak? Oni oczywiście starają się to tłumaczyć w ten sposób, że Europa jest dla nich ciągle ważna, natomiast przez dekadę tych walk w Iraku, w Afganistanie, nie docenili wzrostu potęgi Chin, który się dokonywał w tym czasie. Ale jednocześnie z tą reorientacją w stronę Azji wiąże się inna bardzo ważna zmiana. Do tej pory przez dwie ostatnie dekady takim dogmatem polityki amerykańskiej była zdolność do prowadzenia dwóch dużych konwencjonalnych wojen w tym samym czasie i wygrania w tych wojnach. Teraz ona zostaje zastąpiona takim dogmatem do wygrania jednej dużej wojny oraz powstrzymania przeciwnika, czyli takich bardziej defensywnej strategii w drugiej wojnie, która oczywiście kosztowałaby ich znacznie mniej niż strategia ofensywna. Niestety ten pivot w stronę Azji każe myśleć, że to raczej Europa, czy też obszary sąsiadujące z Europą mogą stać się tym drugorzędnym teatrem działania. Czyli to ta nowa doktryna, spróbujmy to wyjaśnić na jakimś przykładzie. Jeśli na przykład doszłoby do poważnego konfliktu chińsko-amerykańskiego w Tajwanie i do tego jeszcze Amerykanie byliby zaangażowani jednocześnie w Afganistanie, to w przypadku jakichś kłopotów w Europie Środkowo-Wschodniej no, siły zbrojne Stanów Zjednoczonych nie pospieszyłyby z pomocą ewentualnym sojusznikom. Tak to trzeba będzie rozumieć, tak? Ja tutaj Afganistanu nie stawiałbym na tej samej szali jak konfliktu w Europie czy w Chinach, ale już sam duży konflikt z Chinami powodowałby, że Amerykanie nie będą w stanie w tym samym czasie podjąć takiego wysiłku, który wpłynąłby na zwycięstwo w wojnie na przykład w Europie, jeśli hipotetycznie Rosja na przykład by zaatakowała któryś z krajów członkowskich NATO. Amerykanie mogliby wydzielić pewne siły, które wspomogłyby obronę takich państw, czyli no, część sił lotniczych, pewnie tylko część, ponieważ lotnictwo będzie bardzo ważne na Pacyfiku, wsparcie wywiadowcze, wsparcie rozpoznawcze. Jeśli chodzi o siły lądowe, to tutaj nie moglibyśmy się spodziewać zbyt dużego udziału amerykańskiego. Już obecnie amerykańskie siły lądowe na kontynencie to są cztery brygady, Amerykanie wycofują dwie z nich, deklarują, że jedna z brygad stacjonujących w Stanach będzie gotowa do rotacji do Europy. No dobrze, ale w takim razie jeśli, bo cały czas jest to założenie, że coś się stanie na Pacyfiku, czyli na obszarze Oceanu Pacyficznego, tak, spokojnego, to w przypadku, jeśli tam coś rzeczywiście się wydarzy, to no, siły amerykańskie będą bardzo zredukowane, które będą do dyspozycji w Europie Środkowo-Wschodniej. A nasi partnerzy zachodnioeuropejscy, czy będą w stanie wystawić skuteczny kontyngent zbrojny? No właśnie, właśnie ta reorientacja w polityce amerykańskiej zbiega się z dwoma innymi dosyć niepokojącymi trendami w naszym otoczeniu bezpieczeństwa. Z jednej strony mamy do czynienia ze wzrostem potęgi Rosji.
tutaj mogę trochę więcej o tym powiedzieć później, a jeśli chodzi o samą Europę i naszych sojuszników zachodnioeuropejskich, kryzys finansowy, a także takie specyficzne podejście kulturowe, taka niechęć do siły militarnej, taka awersja, chyba, którą możemy porównać chyba do tego, co było w umysłach Francuzów w roku 1940. Ona powoduje, że wydatki obronne stały się opcją pierwszego wyboru w sytuacji konieczności zaprowadzenia większych oszczędności budżetowych. Powoduje to, że... Ile średnio takie państwa jak, nie wiem, Niemcy czy Francja wydają PKB dzisiaj na obronę? To jest, jeśli chodzi o Niemcy, to jest suma około 1% PKB. Tylko 1%? Niewiele ponad 1%. Amerykanie powiedzmy wydają 4%. 4,7%, tak. 4,7%, czyli prawie 5%. Tak. My wydajemy niecałe 2, znaczy niecałe 2, tylko że realnie to jest 1,8, 1,7. Ale to i tak 7. O wiele więcej, aniżeli nasi zachodnioeuropejscy sojusznicy. Na tle kontrentu to jest to całkiem niezła, jeszcze ciągle całkiem niezły wskaźnik. Oczywiście można by dyskutować, czy te pieniądze wydajemy sensownie, tak. Natomiast tutaj jakby chciałbym jeszcze wyłączyć, znaczy Francja i Wielka Brytania to są ciągle kraje, które wydają całkiem poważne sumy, około 2%, lekko powyżej 2%. Te sumy się znacznie zmniejszyły w ostatnim czasie, ale to jest oczywiście, ich wskaźniki zawyżają średnią kontrentu, bo mógłbym wspomnieć choćby o innych naszych sąsiadach, którzy jakby sami nigdy nie posiadali wielkich zdolności, ale obecnie ich potencjał staje się jakby pomijalny. Mówię tutaj na przykład o Słowacji, która wydaje 0,8%, czy na przykład Węgry też około 1%. No dobrze, ale zakładamy, no bo musimy takie prognozy robić, zakładamy, że istnieje możliwość zastosowania artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy świadomi zmniejszonego militarnego zaangażowania Stanów Zjednoczonych. Czy mamy jakieś prognozy, czy wiemy, że nasi zachodni sojusznicy, ci najbliżsi, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, przyjdą nam z wystarczającą pomocą? Oczywiście, to jest sfera dokumentów niejawnych i tutaj możemy mówić tylko o tym, co się ukazało o pewnych domysłach, czy o tym, co się ukazało w pewnych przeciekach. Zdaje się, że jeśli chodzi o plany pomocy Polsce, to tutaj Niemcy zadeklarowały całkiem istotny udział. Nie spodziewałbym się zbyt wielkiej kontrybucji ze strony krajów południa. Wielka Brytania też zwykle była wymieniana... Istotny udział Niemiec, to co to znaczy? Ile to z dywizji? Znaczy, mówiło się o dwóch, trzech dywizjach, z tego co pamiętam. Natomiast nowe plany oszczędnościowe, które właśnie zostały przyjęte przez Niemców w zeszłym roku, powodują, że i te zobowiązania należy podać wątpliwość. Ja zresztą w ogóle podawałbym też wątpliwość samą intencję Niemców do przyjścia nam z pomocą. Jeżeli Niemcy stają się głównym, znaczy jeżeli eksperci... Powiedzmy tak, bo jeśli mówimy o tym przypadku zastosowania artykułu 5, no to prognozujemy ewentualny atak ze wschodu, tak? Czyli wchodzi w grę albo Białoruś, albo Federacja Rosyjska. Tutaj niemożliwe raczej jest... Raczej wspólnie, tak? Jak powiedział jeden z ekspertów z Ośrodka Studiów Wschodnich ostatnio, mówienie o armii białoruskiej jako oddzielnej od rosyjskiej, no, świadczy o bardzo dużej jakby wyrozumiałości dla Stanów Zjednoczonych. No właśnie, weźmy Białoruś, no i ten okręg zachodni Federacji Rosyjskiej. Ile tam stacjonuje obecnie dywizji? Potencjalne zagrożenie. Białoruś w przypadku konfliktu pełnoskalowego jest w stanie zmobilizować więcej żołnierzy niż Polska obecnie. Według
obecnych planów ministra obrony. O Rosji już nie mówmy. Pomiędzy 200 a 300 tysięcy żołnierzy. Ponad 1000 czołgów, podobna ilość transporterów opancerzonych, są bardzo duża liczba rakiet taktycznych i jednostek zabezpieczających także marsz ewentualnych innych rosyjskich jednostek z zachodniego okręgu wojskowego. Kaliningrad to jest obecnie równowartość mniej więcej jednej dywizji, ale tam jest sprzęt i infrastruktura, która pozwala na szybką mobilizację od 2 do 4 dywizji. Czyli krótko mówiąc, ta pomoc sojusznicza, to tych kilka dywizji w przypadku ataku lądowego ze wschodu, tutaj nie możemy liczyć na to, że to na skuteczną obronę Polski, tak? To znaczy, ja ciągle uważam, że jest nas stać na taki potencjał, który no, przy pewnym wsparciu sojuszniczym, nie liczyłbym bym na jakiś decydujący wkład, ale choćby na taki wkład, jak Amerykanie są w obecnym stanie zaoferować, no, bylibyśmy w stanie zatrzymać. Ale krótko mówiąc, pan mówi wyraźnie, czy ja dobrze zrozumiałem. Musimy przede wszystkim myśleć o obronie samodzielnej. Dokładnie. Najpierw obronić się sami, tak? Tak. Mówić tylko o pewnym dodatkowym wkładzie, który nie będzie decydował. Dokładnie tak. Powinniśmy przedefiniować nasze podejście do obrony naszego... Mówi pan przedefiniować. To jaka? Czy obecna strategia obronna nie bierze tego, o czym mówimy, pod uwagę w ogóle? Strategia w... Gdyby brać na poważnie to, co mówili choćby poprzednicy ministra Siemoniaka, zakłada, że my mamy przede wszystkim powstrzymać przez kilka dni ewentualną obcą agresję. Jeśli ona w ogóle doszłaby do skutku, bo akurat minister Klich bardzo często stwierdzał, że wielka wojna nam nie grozi i że terroryzm będzie podstawowym zagrożeniem dla Polski. Stąd też z tym się wiązały też plany i decyzje związane z tak zwaną profesjonalizacją naszych sił zbrojnych, która gwałtownie zredukowała nasze rezerwy osobowe. Czy ja dobrze rozumiem, my nie wyciągamy w ogóle wniosków w takim razie z tego, czego powinna nas uczyć historia, tak? W 1939 roku też liczyliśmy na to, że musimy tych kilka... Chyba nie tylko dni, tylko kilka tygodni. Wystarczy przytrzymać tych kilka tygodni. Przyjdą nasi sojusznicy i nas obronią. Ale dzisiaj już możemy, no, tutaj z tego, co pan mówi, możemy być pewni, no, że wkład sojuszników w obronę Polski no, będzie prawdopodobnie... Może być problematyczny. Będzie tak. Problematyczny, tak? Tak, czyli tak, tak. W jaki sposób powinniśmy zmienić naszą doktrynę? W takim razie. Czyli zmiana doktryny amerykańskiej i też pewne takie oczekiwania, znaczy takie realne oczekiwania w stosunku do tego, jak ta pomoc może wyglądać, wskazywałyby na to, że możemy liczyć na ewentualnie większe wsparcie w zakresie lotnictwa, wsparcia wywiadowczego, rozpoznawczego, marynarka wojenna. Ale jeśli chodzi o walki, obronę lądową, to tutaj musimy w większym stopniu myśleć sami o sobie. Czyli powinniśmy, reformując nasze siły zbrojne, przede wszystkim myśleć o tym, żeby były one zdolne do obrony terytorium kraju, a dopiero później do działań ekspedycyjnych. A ile my będziemy, ile w przypadku, no bo musi być taki plan, tak? W przypadku wojny, ile my jesteśmy w stanie postawić dywizji? Aktualnie mamy 3 dywizje. I kilka samodzielnych brygad. I to są tak zwane siły operacyjne. U nas nie ma tego rozróżnienia na siły operacyjne i obronę terytorialną. Był taki projekt pod koniec lat 90. On został zarzucony w trakcie zeszłej dekady. Wydaje mi się, że jest czas, żeby powrócić do jakiejś formy oddziałów terytorialnych. Być może nie musi to być armia masowa, która na czas wojny będzie miała 1 000 000 żołnierzy, ale nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy ochotników w takich kluczowych obszarach na pewno byłoby istotnym wzmocnieniem dla sił operacyjnych.
Ale to mówię, mamy teraz 30 tysięcy, tak? To w przypadku wojny, ile w takim, no nazwijmy, pierwszym rzucie, w pierwszych tygodniach, ile my się powinniśmy, o ile żołnierzy powinna się nasza armia zwiększyć? Ja sądzę, że... Jaka to jest skala? Myślę, że jeśli chodzi o siły lądowe, zmobilizowane według obecnych planów, to byłoby to trochę więcej, bo jeszcze jest kilka samodzielnych brygad, tam jakieś zaplecze, prawda? Natomiast sądzę, że to powinno być przynajmniej 200-300 tysięcy żołnierzy na czas wojny. Czy mamy taki plan w ogóle? Czy jest taki plan obronny, że właśnie w przypadku ataków ze wschodu, czy w ogóle coś takiego jest ćwiczone? Są pewne ćwiczenia, które odbywają się cyklicznie, które wydają się być... Ale to chyba takie ćwiczenia cykliczne są po drugiej stronie, tak? To są słynne ćwiczenia Zapad, tak, czyli ćwiczenia rosyjsko-białoruskie, które są jakimś przygotowaniem do ewentualnej wojny, tak? Tak, i to tak. To są prawie zupełnie otwarcie Rosjanie i Białorusini przyznają. U nas takim ćwiczeniem wydaje się być Anakonda, która też się rozgrywa cyklicznie i wydaje się być właśnie przygotowaniem do wariantów obrony klasycznej. W tym roku na wiosnę odbyły się takie ćwiczenia brygadowe Borsuk 12, gdzie po raz pierwszy brali udział Niemcy, to akurat było takim pozytywnym sygnałem. No i jest kwestia ćwiczeń szerszego, o większej skali, ćwiczeń natowskich. I to będzie jedna ze stawek szczytu w Chicago. Czy zapadnie na nim decyzja o przyszłorocznych ćwiczeniach, znaczy o skali, która by nas zadowalała ćwiczeń sojuszniczych, które miały być swego rodzaju odpowiedzią dla właśnie ćwiczeń rosyjsko-białoruskich Zapad. I o jaką liczbę nam żołnierzy chodzi, żeby tutaj ćwiczyło? Kiedy będziemy usatysfakcjonowani? Liczba jest ważna, ale także jej charakter. Myślę, że kilka tysięcy żołnierzy to będzie już wystarczający sygnał. Natomiast chodzi także o charakter. I ważne byłoby to, żeby to były tak zwane... żeby to były takie pełnoskalowe ćwiczenia z użyciem ognia. Nie tylko zabawa w podchody, ale żeby została przywieziona amunicja i żeby te czołgi i armaty wystrzeliły kilkakrotnie. To raz spróbujmy podsumować naszą rozmowę. Na koniec chciałbym zadać panu takie pytanie. To co trzeba byłoby w tej chwili zrobić, żeby można mówić było, co my powinniśmy jako państwo polskie zrobić, żeby można było mówić poważnie o możliwości obrony Polski przed ewentualną agresją militarną? Ja mam wrażenie, że pewne drobne zmiany na korzyść zaczęły się dokonywać, ale są to wciąż drobne zmiany. Wydaje mi się, że jest takie przejście do nowy minister obrony myśli trochę bardziej w kontekście obrony terytorium kraju niż jego poprzednik. Ale dopóki nie dokona się reforma poważna mechanizmów uzupełniania rezerw osobowych, to ciągle będzie to, moim zdaniem, ciągle niewystarczające kroki. Czyli bo chodzi o to, żeby po prostu tych kilkuset tysięcy, które powinniśmy rzucić do obrony w przypadku wojny, no nie mamy w jaki sposób uruchomić tych kilkuset tysięcy Czy w ogóle tak naprawdę, żołnierzy, jeżeli tak? są, czy dokąd w wieku takiej gotowości bojowej są rezerwy wyszkolone w starym systemie, to ciągle możemy się do nich uciec. I to miałem kiedyś taką rozmowę... A kiedy te rezerwy się wyczerpią, jeszcze żebyśmy wiedzieli? Tak naprawdę w ciągu 5-7 lat tak bym to oceniał. Czyli jeśli nic nie zrobimy, to za 5-7 lat będziemy po prostu bezbronni, 120, tak? 120 tysięcy żołnierzy na czas wojny. Tak, I to z taką dosyć niezbyt zdrową strukturą, gdzie jakby jednostki logistyczne, zabezpieczenia mają zbyt duży udział w stosunku do udziałów liniowych, bojowych. Tak, także jeżeli to się nie dokona, to uznaję za najpoważniejszą sprawę. A czy my obecnie, czy państwo polskie pracuje właśnie nad tym? Minister Siemoniak zapowiadał pracę nad reformą
mechanizmu Narodowej Siły Rezerwy, ale uznaję, że to jest niewystarczający mechanizm, bo Narodowe Siły Rezerwy mają obecnie liczyć około 200 tysięcy żołnierzy. One nie liczą nawet tego. Natomiast jest to tylko mechanizm, to jest tylko taka pula, która przydziela żołnierzy o takich niszowych specjalnościach do sił zbrojnych i w ten sposób jakby suplementuje ich wielkość na czas wojny, a potrzeba czegoś w rodzaju Gwardii Narodowej, czym NSR po prostu nie jest. Ale czy w strategii bezpieczeństwa Rzeczpospolitej o tym jest mowa? Ja czytałem tę strategię, tam o tym, o czym tutaj rozmawiamy, w ogóle nie ma mowy, tak? Czyli trzeba byłoby zacząć od istotnej zmiany strategii bezpieczeństwa narodowego. Tak. Znaczy, oczywiście u nas dokumenty strategiczne ciągle jeszcze są takim fasadowym elementem naszej całościowej doktryny. Mam wrażenie, że one się często odbywają po to, że są pisane po to, żebyśmy jakby mieli tego typu dokument. Żeby politycy mogli mieć tak zwany medialny event, tak? No tak. Tak. I jeszcze często przy ich pisaniu dochodzi do takiego kopiowania wzorców z dokumentów innych państw, które nie do końca przystają do naszych warunków. Cała ta mantra, która trwa od 11 września o tym, że terroryzm jest naszym największym zagrożeniem, prawda, i te zagrożenia nowego typu. Być może dla państw Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, to jest rzeczywiście prawda. Natomiast my jesteśmy trochę w takiej sytuacji pomiędzy tymi zagrożeniami zimnej wojny, a tymi zagrożeniami nowego typu, więc tego typu język nie przystaje do naszych prawdziwych zagrożeń. Czyli pozwolę sobie dokonać podsumowania naszej rozmowy. Powinniśmy szybko rozpocząć i zakończyć pracę nad nową doktryną bezpieczeństwa narodowego, której głównym elementem powinna być obrona terytorium kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.